Rogalińskie krajobrazy, wystawę prac Bogdana Warownego, można było oglądać w Mosińskim Ośrodku Kultury. No, chodziło o to, żeby przybliżyć mieszkańcom i regionowi moje prace, które powstają no, bardzo często tutaj, bo od 20 lat maluję Rogalin głównie. No to chyba tyle. A co pana w tym Rogalinie tak jakby zaciekawia? No przede wszystkim piękno tych dębów. No i ja wiem, no ogród również barokowy, który tutaj właśnie mam, maluję. Te żywopłoty, które tam są i one takie robią takie bardzo piękne koronki światła. I to staram się namalować. No, oprócz tego dęby, no wiadomo, i te piękne rozlewiska, które tam są. Jest to ewenement na skalę europejską, już na pewno polską. Wernisaż odbył się 21 czerwca. Tydzień później również w MOKU zaprezentowane zostały prace poświęcone Rogalinowi. Wystawa Rogalin Mosina 2016 była efektem ogólnopolskiego pleneru poświęconego gminie Mosina, a w szczególności Rogalinowi. Komisarzem artystycznym wystaw była Emilia Tomańska.